Kieba tu pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film Oto z tej wody. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest 5.39, sobota, 11 maj 2024. I w ten majowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać w pewnych filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Jest pierwszy leszczyk sobotni. I tak to mniej więcej wygląda. Nie duży, ale cieszy. Taka dobra 40. Więc wykup kogoś dorosłego, jakiegoś amura, ładnego karpia. Mam taką nie inaczej. Płotkę, ładną nawet. I powiem tak, nic nie bierze. Raczej takiego fajnego. Trzy karpie miałem, co spadły. I oprócz tej płotki i tego leszcza dużego, chyba z 5 takich do 30 cm leszczyków. Nie skubię nic praktycznie większego, a godzina już późna, czyli 7.34, a jeszcze nie mam wyholowanego karpia, więc czekam, ale zmiana pogody jest niestety. Widzicie sami, zachmurzone, więc aby tylko nie padało. No i zobaczymy, co nam przyniesie dalsze wędkowanie. O, teraz jest wygięcie i prawdopodobnie znów będzie zaraz nieduży leszczyk. Wyprostowanie, przygięcie i nieduży chyba będzie leszczyk. Jest w końcu pierwszy karp. Już pomalutku wypuszczę cię. No i pierwszy sobotni w tą zimną, praktycznie deszczową pogodę, bo już mrzy. Więc pomału, pomału. Więc rybce wracamy wolność i wędkujemy dalej. Baja. Jest i drugi taki byczek. Zważę go z ciekawości. Myślę, że 4 kilo będzie na bank. Bo jest 40 łatwiej. Było na kosz. I mamy 5 kilo. Piąteczka. Dokładnie piąteczka. Bo 40 było na kosz. 5 kilo. Więc piąteczkę wypuszczamy. Niech dojdzie. Baja. Jest taki malutki ogryzek, ale fajny, ciemny, ładnie ubarwiony. Najmniejszy jak na razie. No ale cieszy, pomimo tego, że pogoda nie za bardzo rozpieszcza. Zmiana temperatury ciśnienia, parę stopni w dół, ale coś tam skubie, więc wypuszczamy go i wędkujemy dalej. Baja. Jest taki malutki amurek sobotni, no ale cieszy, cieszy. Zawsze to jakiś inny gatunek rybki na naszej macie. Więc wracamy mu wolność i wędkujemy dalej. Więc baja. I taki leszczyk. Takie biorą przeważnie. Sporo ich jest. Większa ryba nie jest aktywna. Płotka i nieduży leszczyk przeważnie co skubią
na tą chwilę w ten sobotni dzionek. Tak to mniej więcej wygląda i przerzucamy zestaw. Jest taki kolejny, tutaj ma ranę i tak mniej więcej wygląda, więc wracamy mu wolność i wędkujemy dalej. Kolejna taka płotka, ładnie ubarwiona i cały czas, drodzy Państwo, zobaczcie, dopiero co ją wyciągnąłem, zarzuciłem i już wyprostowało kija. I cały czas takie drobne rybki, większa rybka, nic nie chce skubać, tylko płotka i mały leszczyk. Tu już ryba jest na bank, bo wyprostowana wędka. O, zwróćcie uwagę, zaraz pociągnie. I same drobiazgi, jak na tą chwilę. Zobaczcie sami. Widzicie? Tam już ryba siedzi, ale nieduża. Więc zmieniam kolory przynęt, tak aby skusić karpia. Zakładam większe przynęty, to w ogóle brań nie ma, a przy mniejszych płoć i nieduży leszczyk. Widzicie, o, ryba siedzi tam na bank. I taki leszczyk, tak mówię, drobny leszcz i nieduża płotka. Jest kolejny pełnołuski, sobotni, ale niedługo będę kończył. Szału z rybami nie ma, sama drobna płotka i nieduży leszczyk. A karpie jakoś nie chcą skubać. Więc wypuszczamy rybkę i wędkujemy jeszcze przez jakiś czas. Baja. Więc drodzy Państwo, kończę na dzisiaj ten nierówny pojedynek. Brało to, co pokazałem na filmie. Trochę jeszcze leszczyków, niedużej płoci, jeszcze dwie ryby, czyli dwa karpie mi na koniec spadły, no i brało tak, to pokazałem. Jadę trochę wcześniej, bo mecz obejrzę sobie, czyli Korona Kielce gra o utrzymanie, jak to się mówi, i punkty potrzebne do utrzymania się w Ekstraklasie. Więc drodzy Państwo, leciał tak, to pokazane na filmie, nic dodać, nic ująć. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I czekajcie na kolejny mój film. Narka, jadę na Kielce. Cześć!